Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z dodatku do Wiedźmina Trójki, Serca z Kamienia. Pewnie część z Was jest trochę zaskoczona, ci, którzy nie widzieli vloga, że wzięłam się za ten dodatek, ale tak myślę, że trochę rzeczy Wam powyjaśniam w trakcie wędrówki do miejsca, gdzie ma się ten dodatek odbywać. Wczytam mojego save'a końcowego z gry, bo grę przeszłam, tylko sama dla siebie. Okej, dziękuję mi za zakup dodatku. Dobrze. Nowa gra plus, tak. To już skończyłam grę zanim to wyszło. Schowki, miło. Nowy rzemieślnik. Coś mi się tam obiło o uszy. Karcz ma 7 kotów. Jak rozumiem, teraz będzie mi kończyło wszystkie zadania, które mam. Tak? Mam nadzieję, że nie. No dobrze. O rany, jak ja dawno w tę grę nie grałam. Bardzo dawno. A, mój Geralt. Tak, stwierdziłam, że te włosy są dobre. Dobrze, moi drodzy, wyjdziemy z zamku. Ja sobie... Czy idę w dobrą stronę? Chyba nie. No. Ja sobie aktualnie wybiorę szybką podróż i będziemy chyba zaczynać zadanie. Jeszcze, w sumie się zastanawiam, jak to robić z zadaniami pobocznymi tutaj w dodatku, ale to zobaczymy, jak będzie nam szło tempo. Jest on niedługi, więc myślę, że nie będę miała dużych problemów z nagrywaniem. O, jakiś poziom mam nierozdany. Robiłam prawie wszystko z tego, co już widzieliście. To no, sporo tych rzeczy mam zrobionych. Gwinta sobie odpuściłam, tylko w pewnym momencie, bo już miałam dość. Aha, nie mogę tego otworzyć. To chyba była skrzynia z bitwy. Do Kermoren. O rany, zapomniałam, że ten zamek jest taki wielki. W każdym razie miałam wam powiedzieć, dlaczego nie nagrałam serii z Wiedźmina Trójki, a wzięłam się za dodatek. A, jak wiecie, uwielbiam serię wiedźminowską, uwielbiam to uniwersum i no cóż, uznałam, że skoro minęło was oglądanie, jak świetnie się bawię w granie w podstawkę, to może chociaż dodatek nagram, jest niedługi. Nie będzie wymagał ode mnie pewnie aż tyle pracy, jak mi się wydaje. Znaczy, trochę będzie wymagał, ale no, wiecie o co chodzi. Trochę będzie lepiej. Nowigrad? Chyba nie było. O tak, karczma 7 kotów jest tutaj, racja. Nowa część mapy, tego tu nie było. Fajnie. No więc tak, uznałam, że podzielę się z wami chociaż odrobiną mojej radości z tej gry, bo no jest jej dużo. Co prawda, no, mogłam trochę ponarzekać na zakończenie i inne takie rzeczy, ale myślę, że to będzie dobry materiał na vloga, tak naprawdę, zamiast gadać w trakcie grania. Tutaj zajmiemy się już stricte dodatkiem. Oczywiście będę nawiązywać do historii oryginalnej, jeśli coś, cokolwiek, więc nie radzę wam oglądać, jeśli nie graliście w Wiedźmina, albo nie oglądaliście, nie znacie, tak, fabuły Wiedźmina Trójki. Dwójki i jedynki również, bo w obie te gry grałam, są u mnie na kanale. Dobrze. Tablica ogłoszeniowa. Daleko nie musiałam iść. Kupię kołyskę mało przechodzoną.
Wynajmę amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Okej. Okay. Oferta obiadowa. Kotlet mielony, bigos i gulasz za pół ceny. Może skorzystamy? O, nie skorzystamy. Co za konfident. Zaklinacz słów oferuje swe skromne usługi. Przyjaciel z dalekiego kraju. Pokonałem bezmiary wód, by dotrzeć do waszej ziemi, by poznawać imiona zwierząt, które je zamieszkują, roślin, które je porastają, a przede wszystkim wasze imiona. Możemy zajrzeć. Wynajmę amanta na ślub przyjaciółki. Absolwentka kursu Obroń się sama, zorganizowanego przez Redańską Armię. Dobrze. Kołyska. Świetne. Zlecenie. Bestia z kanałów. Informuje się, że Olgierd z rodu Everek, herbu Dzik, zobowiązuje się wypłacić wysoką nagrodę w złocie, precjozach i ruchomościach do negocjacji Śmiałkowi, który zszedłszy do podmiejskich kanałów ubije bestię, która się tam jakoby zalęgła i niewinne osoby katrupi, szczególnie zaś sobie upodobawszy niewiasty. Zawsze te niewiasty. Nie wiem, co wszyscy mają do tych niewiast. Wszystkie te potwory. Dlaczego niewiasty? Co to? Kobiece mięso smaczniejsze? Mile widziany osobnik zaprawiony w boju może być żołnierz albo wiedźmin, co go byle utopiec nie przestraszy, bo w kanałach ponoć mnogość wszelkiej paskudy się roi. Po więcej informacji zgłosić się należy do majątku Green na północny wschód do Nowigradu. Pytać o Olgierda. Olgierda von Everek. A, zaklinanie to dobry początek. Może zajrzymy najpierw do zaklinacza, zanim wpakujemy się do kanałów. Tak wiem, już zaczynam od zadania pobocznego, ale myślę, że nam nie zaszkodzi. A, nie będę jechać całej trasy. Przeniesiemy się może do chaty na uboczu i sobie pojadę od chaty. Nie pamiętam, jak się wzywa... Nie chcę tego wziąć. A, to jakieś śmieci, które porzuciłam po drodze. Nie pamiętam kompletnie, co się jak czym robi, więc będzie śmiesznie. Wiecie? Wypijam jest kółka. To niedobrze. X, wierzchowiec. Dobrze. Dobrze, że te podpowiedzi są. Wy ich nie widzicie. Płotka! To jest chyba jedyna rzecz, za którą nie tęskniłam w tej grze. Naprawdę! Naprawdę musiałaś się pojawić za domem. Tak? Chodź. Jedziemy. To jest z konia. Aktualnie przeciwnicy, którzy coś mogą mi zrobić. Szlak, 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 szlak. Nie chcę zginąć tak od razu.
Wyjmij miecz, dobry, tak, Geralt. Okej. Co za dzień? Co za piękny to jest szlak. Naprawdę. Dobra. To chwila przerwy, bo ja muszę sobie przypomnieć, jak się gra w tę grę. Dobrze, moi drodzy, pojedziemy aktualnie inną trasą trochę. Nie będę wam wycinała tego, co jest po drodze, bo nowe tereny. Ja się trochę nimi pozachwycam, na przykład tymi, że tak powiem, pojawiającymi się znikąd sarnami. Tak, to było piękne. W każdym razie mamy nowe tereny. Ja się trochę pozachwycam, wy też zobaczycie coś nowego. To jest miodosytnia? Czy to jest coś... Nie. Mołdawia. Czy ja tu byłam? Może i byłam. Miodosytnia jest dalej. Dobrze, w każdym razie. Jedźmy drogą. Tak będzie bezpieczniej. O, tutaj się zasadzkę urządzało. Pamiętam to miejsce. To jeszcze są uznane nam tereny. Znane nam. O! A to już jest nowe miejsce. A nie mówcie, że mi się skończy wytrzymałość na tej trasie. Uroczo. Aktualnie mam chyba najlepsze siodło. No jakie było w podstawowej grze, nie wiem, może teraz coś doszło nowego. Przyznaję, że nie orientuję się aż tak dobrze. Tak, akurat wyścigi w Wiedźminie to była rzecz, która bardzo mi się podobała i bardzo przyjemnie mi się urobiło. Szkoda, że było ich tak mało wbrew pozorom. Moim zdaniem za dużo tego gwinta. Chociaż... Co by tu dużo nie mówić, większość z graczy gwinta uwielbia i maniakalnie się w niego zagrywała swego czasu. Mnie zmęczył, jak już wspominałam. Miasto potworów. Cześć. Co to jest? Neker? Nekery tak nie wyglądają. O rany, przeciwnicy, którzy aktualnie mi dużo robią. Znaczy, pomina już to, że ja nie umiem grać. Ale... Się na aha. Zaraz znajdziemy sobie kogoś, kto nam umożliwi naprawienie tej broni. Nie, już nie ruszam tego gniazda. Nie zejdziesz tędy. Chyba aktualnie mam... A! Przeciwnicy, którzy są... Na mój poziom! Odzwyczaiłam się od tego. Okej. Okay. To z tobą miałam pogadać, prawda? Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństwa, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem, chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Opowiedz nam o swojej ojczyźnie.
Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągnąć go za język. Dobrze, nieważne. Chciałam coś powiedzieć a propos napisów, które mam włączone. Uznałam, że zazwyczaj uznaję, że napisy mają być dla was. Wiem, że części z was może to przeszkadza, że są... No nie wiem, dajcie znać, co o nich myślicie. Bo tak. Nie będziemy patrzeć, co on tam ma, ale zapytamy się o konia. Nie wiem, co to ma dać, ale tak. Masz niezwykłego wierzchowca. Nie widziałam. O, tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Chcemy się pościgać, moi drodzy. Pościgajmy się. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chodcze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Ciekawe, co wygram. Konia? Czy... coś innego. No! Nie oszczędzaj, humana. Nie będę. Nie mam zamiaru. Nie mam nawet zamiaru. Wyścigi to jest tak cudowna rzecz w tej grze, biorąc pod uwagę te widoki. O! Szlak. Cholera. Dałam się wrobić. Co za oszust? Co za oszust? No. Tablica ogłoszeniowa. Uhu. Ładna okolica. Tu też zajrzymy. Na! Szlak. To się może źle skończyć. Albo i nie. Aktualnie płotka jest... pokaż, na co cię stać. Szybkim koniem? Nie wiem, jak ma pomóc siodło, ale... ale niech będzie. Wyścig to jest dobry pomysł na zaczęcie tego dodatku, bo można było sobie pozwiedzać trochę nowej okolicy. Czemu by nie? Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy! Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko, płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami lękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Nie wiem, czy to nie jest mit uczy, by szanować oparte na jakimś micie. Które są najszlachetniejszymi ze zwierząt.
Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Czy to nie jest aktualnie oparte na jakimś micie, który funkcjonuje w naszej kulturze, tak? Naszej. Nie mówię o polskiej, mówię na kulturze... nomadów. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Wydaje mi się, że to aktualnie tak jest rzeczą. Kulbaka. Nowa kulbaka. Pokażcie mi ją. 85 wytrzymałość. Coś lepszego i stylowe. Dobrze. Zapiszę grę. Okej. Miałam pogadać ze zaklinaczem. Pozdrawiam. Witaj. Chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek. Pewnie mamy je odzyskać. Dopytajmy się. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? Item? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. Fajna rzecz. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Okej. Okay. Pomożemy mu chyba, nie? Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę, a wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Pomagamy mu? Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, co pamiętam, czy wręcz mistrzowskich. To kasy mi nie brakuje. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. Poczekajcie chwilę. Ja zaraz z nim pogadamy. Bywa. I spróbuję, że tak powiem, dać mu kasę. Natomiast jestem ciekawa, ile ja w końcu mam pieniędzy. Tylko 11 tysięcy. To nie jest aż tak dobrze, jak myślałam. No ale dobrze. Pogadajmy z nim. Jeszcze trochę. Chwalmy wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Rozmowa grzecznościowa, potem damy mu kasę, wiecie. Ciekawi mnie, co cię tutaj sprowadza. Gadka, szmatka, potem konkrety. To proste, głód wiedzy. Mój mistrz nauczył mnie wszystkiego, co mógł. Poznałem wszystkie języki i okolicznych krain, imię każdej rośliny i każdego zwierzęcia.
Warto było podejmować ryzyko tak dalekiej wyprawy? U siebie mogłem żyć w dostatku. Byłem otoczony szacunkiem ze względu na piękno i znaczenie mojej sztuki. Ale żyjąc tak, byłbym niespełniony. Świat jest wielki i różnorodny, a przecież cały czas powstaje. Świat jest zagadką i przemawia do nas przez symbole. Chcę nauczyć się języka świata, poznać znaki, którymi do nas przemawia i porządek tych znaków. W ten sposób zrozumiem zasadę dzieła tworzenia. Gadka szmatka. Gdy opowiadałeś o swojej sztuce, brzmiałeś jak człowiek wiary, nieuczony. U was wiara i nauka są rozdzielone, a tam skąd pochodzę, święci mężowie są zarazem uczonymi, których ceni się ze względu na mądrość. W jakich bogów wierzycie w Ofirze? Zależy od regionu krainy. Mnie wychowano w wierze, że jest jeden Bóg, który jest światem. Bóg mówi do nas przez symbole, a my zbliżamy się do Niego, studiując Jego mowę. Mówiąc o symbolach, masz na myśli runy i glify? One są jedynie znakami wymyślonymi przez ułomny rodzaj ludzki, by łatwiej opisywać świat. Jednak mają w sobie moc magiczną. A wszelka magia pochodzi od Boga. Gdy tworzę runy, gdy układam je w słowa, to modlę się. A gdy zaklinam je w mieczu, to nakładam błogosławieństwo. Kocham tą grę, po prostu ta dokładność jest cudowna. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nasz zaklinacz ma pryszcza na nosie. Wielkiego. Dobrze, damy mu te 5000. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, a zadania poboczne jakoś kosztuje. Okej, nefryt pewnie znajdziemy w międzyczasie. W każdym razie, a może coś sobie zaklniemy, skoro tak? Chwalmy wciąż trwające dzieło tworzenia świata. To nie, to w takim razie nie. Jak tak, to nie. O, to czytałam. Dobrze, jedźmy do Olgierda. Myślę, że możemy to jeszcze spokojnie zrobić w tym odcinku. Zaczniemy chociaż główne zadanie z tego dodatku. Myślę, że tak. Zadania będę robić poboczne. Poboczne raczej też będę robić na nagraniu. Natomiast jeśli chodzi o miejsca takie dodatkowe, tak jak gniazda potworów i tak dalej, to tak naprawdę jak się nadarzy okazja, tak jak tutaj zrobiłam, to jedno gniazdo potworów, bo akurat przez nie przechodziłam. No, piękny zachód słońca. Ze ślicznym wiosennym deszczem. Uroczo jest. Na pewno ten nie jechać. O, ale tutaj mamy wieś i mamy tablicę. Czy zebrać z niej zadania? Jedź, Podka! Nie, zrobię to później. Dalej, Podka, dalej! Chociaż może coś będzie do zrobienia przy okazji w sumie. Więc przydałoby się zebrać zadania i jedziemy dalej. Jedno zadanie. Zlecenie. Uczeń zaginął bez śladu. Dobrze, ludzie, uczeń mój Folkert przypadł bez śladu. Wielce się o niego martwię, przy to temu, kto go znajdzie i sprowadzi niebagatelną sumkę w koronach nowigradzkiej wypłacę. Okej.
Nie będę się wczytywać w te rzeczy tutaj. Jedziemy do Olgierda. Biorąc pod uwagę, że ten dodatek ma się dziać w Oxenfurcie, to myślę, że akurat nie będzie problemu ze zrobieniem tego zadania z odnalezieniem ucznia. Na razie jedźmy podjąć zlecenie. Tak, to po prostu nam pokazywało, gdzie jest brama otwarta. Na koń niech tam zostanie. Cześć, dziki. Jak żyjesz, człowiek? To też jest dziki. A. Dziki. Jeszcze ich w tej grze nie było. Taka sytuacja. Ej, ty! Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everetz. A, w środku jest. Olgierd? Czyżby? Szukam Olgierda von Everetz. Von Everetz. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! Na polską szlachtę wyglądają. No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Gdzie znajdę? Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everetz. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu. To ja jestem Olgierd. No, długo wytrzymasz, Geralcie? Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everetz wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. Chcesz połknąć mój miecz? Bo to, no do dobra, tego możesz doprowadzić. Zminie, koniec, no nieważne. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Z tego co zrozumiałam, to zabierasz mnie od Olgierdów. Geralt z Rivii. Dwóch. Dam ci radę, Geralcie z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Okej. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Spróbujmy zaciekawić pana Olgierda. O, jakie włochate łapy. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę.
A ty co o niej myślisz? Ma taką figurę jak wszystkie kobiety w tej grze. Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Mm. Lubiłem kiedyś Jaskier. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego Szani? Kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Taka dałabym się z nimi, co? Przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Ataman Olgerd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. Tak? Zdecydowanie. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Gadka szmatka. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Serio? Klasyczny polski żart. Wiecie, nazwiemy córkę Tradycję. To chyba było z Misia. Ale aktualnie nie jestem pewna tego. Ale Tradycja to nie imię. No patrzcie, patrzcie, w gazecie mówią, że narodziła się Tradycja. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłała się do kanałów? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Zawsze te niewiasty, no. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Ha. Jest aktualnie w... Wybacz, spoko. O czym tu mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Spróbuję się potargować. Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. O. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Aktualnie nie doszło do targowania. Że dziwne. Czy dobrze, bo i tak bym nie wytargowała za dużo. Bierzemy zlecenie. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że zakończymy ten odcinek na dzisiaj. Wydaje mi się, że zrobiliśmy niedużo, ale wystarczająco, patrząc na czas. Tak, zerkam sobie na stoper.
Jestem podjarana, tak. Mam nadzieję, że wy też. I cóż, dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.